Gmina Biała Podlaska wychodzi naprzeciw seniorom. W ramach regionalnego programu Wojewódzkiego Lubelskiego gmina Biała Podlaska realizuje takie zadanie, usługi społeczne, opiekuńcze, wychowawcze, klub seniora. Dzisiaj jesteśmy w Styżyńcu, w świetlicy Domu Kultury, gdzie realizowany jest jeden z punktów klubu seniora, zajęcia z podopiecznymi i dzisiaj robimy takie dekoracje świąteczne. Program w wysokości 1,5 miliona złotych podzielony jest na kilka segmentów. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych, usługi specjalistyczne, czy też psycholog, zajęcia z psychologiem, no i zajęcia warsztatowe na miejscu w Domu Kultury. Jedno z takich zajęć trwa właśnie w tej chwili. Dzisiaj ruszył klub seniora, wreszcie. Zaczęliśmy od zajęć rękodzielniczych, ale to będzie cała gama zajęć. Będą i zajęcia kulinarne, i zajęcia artystyczne, i muzyczne, i taneczne, i gimnastyczne. Będą zajęcia z dietetykiem, będą zajęcia z informatykiem. Także naprawdę cały wachlarz przekrój jest przeogromny, przebogaty. Mam nadzieję, że się po prostu spodobają te zajęcia naszym seniorom. Seniorzy chyba nie będą się nudzić. Może nawet nie będą mieli czasu. Miejmy nadzieję, tak, miejmy nadzieję, że się nie będą nudzić, że właśnie będą do nas chętnie przychodzić, że będą przyjeżdżać coraz liczniej, coraz większą grupą i będziemy się po prostu dobrze bawić, spędzać czas, rozmawiać. Czy mamy jakieś ustalone dni tych spotkań, czy na razie jeszcze nie? Tak, ustalone są zajęcia w każdy wtorek, środę i czwartek. Ponieważ mamy 50 osób w klubie seniora, to podzieliliśmy właśnie wszystkich na 3 grupy. Też regionami jest łatwiej nam dowieźć wszystkie osoby i później do domu z powrotem zawieźć. I każda grupa ma swój dzień do wykorzystania. Tyle, ile będziemy chcieli. Na razie mamy czasowo to tak objęte jakieś ramy, ale wszystko zależy, będą panie głównie chciały, będą wyrażą chęć, wyrażą zgodę, to będziemy tyle spędzać czasu, ile po prostu chcemy. To jest zadanie realizowane wspólnie Urząd Gminny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury. W tym projekcie będzie uczestniczyć, bo tak jest zapisane, 80 osób z terenu gminy. Macierzystą jednostką w tym zadaniu jest Świetlica Wiejska w Wólce Plebańskiej, ale ze względu na to, że trwa remont w tej chwili tego obiektu, zajęcia zostały przeniesione tymczasowo do Świetlicy w Styżyńcu. Nie mogliśmy czekać dłużej, ponieważ panie rwą się tutaj na te zajęcia. Jest jak na razie duże zainteresowanie. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale na razie zainteresowanie jest. Myślę, że trafiliśmy w ten punkt, gdzie trzeba zająć się seniorami. Gmina Biała Podlaska wychodzi naprzeciw tym przedsięwzięciu, między innymi poprzez utworzenie domów czy klubów seniora. Taki klub się jest organizowany w Dworku w Wilczynie. To jest bardzo duży projekt. Tam zamierzamy utworzyć w pierwszym etapie dzienny pobyt seniorów w tym klubie. Z założeniem późniejszym opieka całodobowa. Na razie tam też jest trwany remont, pierwszy etap, natomiast jeszcze zostało nam piętro. Mam nadzieję, że szybko się z tym uporamy. Natomiast ten program, który teraz omawiamy, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 1,5 miliona w całości, myślę, zostanie zrealizowane tak, jak sobie przyjęliśmy. Ku zadowoleniu naszych
mieszkańców.